Cześć, Sesonietyczna. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak dosyć tanim kosztem oświetlić obudowę Waszego komputera bez konieczności zakładania niepotrzebnej taśmy LED, bawienia się z tymi połączeniami i najgorzej, jakby się jeszcze okazało, że nie mamy podłączenia z płytą główną. Możecie też tak zrobić, że dacie komputer do serwisu i tam za założenie takiej taśmy Wam wyliczą stówę, 200 zł za taką usługę, a Wy możecie to zrobić w domu kosztem poniżej 100 zł. I moim zdaniem jest to chyba najlepsze rozwiązanie na zarazem wyciszenie pracy swojego komputera, a zarazem oświetlenie jego obudowy. A mianowicie będziemy dzisiaj zakładali właśnie podświetlane wiatraki LED od Genesisa. Także zapraszam na odcinek. Okej, dobra. Więc tak, mamy takie dwa wiatraczki od Genesisa. Akurat w moim wypadku jest to model Hydrion 100x100 mm. Taki standardowy wiatrak do komputera i dodatkowo mamy dwie korzyści, bo nie dość, że będziemy mieli podświetlany, ponieważ mamy tutaj, jak widzicie, zamontowaną taśmę RGB wokół niego, to jeszcze dodatkowo ten wiatrak oczywiście będzie oprócz roli podświetlania pełnić rolę chłodzenia, ponieważ ma bardzo duży zakres obrotów, od 900 do 1200 obrotów na minutę, a to jest bardzo dużo. Jest to nawet lepszy wiatrak od tych stokowych, które miałem tutaj od nowości wstawione w tej obudowie. Nie mówię o wiatraku od procesora, bo on ma jeszcze większy zakres obrotów, chyba do 2000 z czymś obrotów na minutę. Bo procesor, aktualnie ja mam w kompie AMD Ryzen 5 2600G, jeszcze z Integrą, dosyć lubi się grzać. A więc jakoś tę temperaturę trzeba odprowadzić. Okej. U mnie wiatraki to są właśnie takie chińskie i to bardzo dobrze, bo myślałem właśnie przedtem, czy nie zamontować je naprzód na tył, ale to byłby bardzo zły pomysł, ponieważ to oświetlenie strasznie by się rzucało w oczy. Ale w przypadku mojej obudowy, to przyszedł mi lepszy pomysł do głowy. Jeżeli macie taki sam typ obudowy jak ja, mniej więcej, to możecie w zasadzie to samo zrobić. A mianowicie zajrzeć do góry pod filtr kurzów, pod którym znajdują się właśnie dwa umiejscowienia na nasze wiatraki, i tu właśnie je wstawimy. I będzie to fajnie wyglądać, bo nie dość, że będzie odprowadzać nam kurz oraz ciepło z komputera, dokładniej tutaj w tym wypadku tuż nad procesora, jeden, a drugi bardziej z okolic karty graficznej, opcjonalnie dysku twardego, aczkolwiek SSD-ki nie grzeją się jakoś specjalnie, a dysk twardy jest w dole obudowy. No to w sumie powinno być ok, moim zdaniem. Jeden będzie obok drugiego, mniej więcej montaż będzie tak wyglądać, że po prostu będziemy od dołu przytrzymywać ją ręką, a z góry przykręcać śruby śrubokrętem. Śrubki są cztery do każdego wiatraka dołożone w takim woreczku. Montaż jest moim zdaniem bardzo prosty, jedyne co jest nam potrzebne to duży śrubokręt krzyżakowy, nie taki mniejszy. Takiego typu dokładniej. Jest to taki typowy krzyżak, jeden z większych. Takim mniejszym będziemy się męczyć. Śrubki są takiego formatu i ten śrubokręt idealnie pasuje. Mniejszym możemy zjechać nawet cały gwint śrubokręta, a to nie wyszłoby dobrze, bo musielibyśmy kupić taki nowy. Ponieważ potem, właśnie po takim śrubokręcie ze zjechanym gwintem, a już miałem takich milion przypadków, śrubki się ślizgają i nie da się ich odkręcić, i w taki sposób możemy również zjechać gwint śrubki. A to już, nie zakończy się dobrze, ponieważ śrubka nie może potem nie być do rozkręcenia. Jedyne co będzie, to rozwiercić taką śrubę, aby po prostu się dostać w dane miejsce. Taki tip ode mnie na przyszłość. Okej, teraz musimy sobie przypomnieć, w jaki sposób działa obieg powietrza w obudowie naszego komputera stacjonarnego. A obieg powietrza w obudowie naszego stacjonarnego działa tak. Przedni wiatrak wdmuchuje powietrze, obracając się. I przy obrotach wdmuchiwane jest do obudowy zimne powietrze. Z kolei z tyłu wiatrak jest ułożony w taki sposób, ponieważ wydmuchuje zgromadzone w komputerze ciepłe powietrze powstałe z pracy karty graficznej czy też procesora. Jest to bardzo banalne. A dodatkowo tak było w starych obudowach naszych komputerów. Lecz w nowych obudowach jeszcze jest coś takiego jak filtr kurzu.
jest on właśnie tutaj, jak widzicie z góry. Taki filtr pomaga nieco w odprowadzaniu kurzu. Jest to zazwyczaj właśnie taka oto faktura z magnesami na krawędziach, która po prostu ma w sobie, o jak widzicie, takie dziurki. Wręcz można powiedzieć, że to są otwory. No i one są bardzo małe i dzięki temu po prostu zapobiegać przed dostawaniem się kurzu do komputera, lecz jest to mało skuteczne. Moim zdaniem lepsze byłoby tutaj położyć jakąś watę lub materiał, który po prostu dobrze przepuszcza powietrze, bo to sobie słabo trochę radzi, aczkolwiek przez takie dziury no duże kłęby kurzu się nie dostaną, aczkolwiek zawsze coś tam może wejść. Lecz montując nasze wiatraki dodatkowo będziemy wspomagali pracę tego filtra, dzięki czemu kurz, który się na nim będzie zgromadzać, będzie wywiewany po prostu przez wentylatory, a więc pamiętajcie, przodem komputera zimne powietrze wpada, a tyłem wypada ciepłe powietrze, a więc będziemy mieli podwójny wylot ciepłego powietrza, więc będziemy mieli dzięki temu zwiększoną wydajność poprzez to, że nasze komponenty będą się mniej grzały. A więc tędy, górą, dokładniej tyłem, to jest jeden wylot, gdzie wypada ciepłe powietrze, a z kolei góra to będzie teraz drugie miejsce, którymi będzie wylatywać ciepłe powietrze, dzięki temu, że zamontujemy dwa wiatraki w taki sposób. Mianowicie, tak samo jak z tyłu, przodem na dół, dzięki czemu powietrze będzie wydmuchiwane. Praca wiatraka komputerowego właśnie wygląda tak, w sumie już wam tłumaczyłem to mniej więcej przed chwilą, że przodem powietrze jest pochłaniane, a tyłem jest wywiewane. To już zależy od kierunku obrotów, ale domyślny kierunek obrotów jest taki. Właśnie wpadła mi bateria w mojej latarce, którą sam zrobiłem z takich paneli LED-owych od mojego poprzedniego głośnika. Nie chwaląc się. I uwierzcie mi, Techlipton nawet robił testy z wiatrakami i dwa wiatraki nie wystarczą, aby odpowiednio schłodzić komponenty naszej obudowy, czyli procesor, kartę graficzną, ramy. Tym bardziej, że ja mam wersję ramów bez radiatora, co nie jest czymś dobrym, bo mam tutaj 2x8 giga, a data premier dokładniej. I to wszystko po prostu pod wpływem mocnego grzania się grzeje i potrzebuje mocnego chłodzenia. I takie dwa wentylatory, które są od nowości zamontowane w takiej obudowie, nie wystarczą. Potrzebne są jeszcze dwa i to właśnie takie dobre i właśnie je zamontujemy teraz. Okej, więc zaczynamy. Montaż będzie wyglądać zupełnie tak, jak mówiłem. A mianowicie wiatrak nasz wkładamy od dołu, pod filtrem. I jak widzicie tutaj, gdzie idzie kabel, najlepiej, żebyście wcześniej spojrzeli, gdzie są otwory, którędy możemy opcjonalnie puścić nasze kable z tyłu do zasilacza, lub jeżeli macie przewody zasilające tutaj, w tej części komputera na dole, w środku, to może mniej więcej tutaj, żebyśmy po prostu mieli gdzie podłączyć nasze wentylatory. Jeżeli macie gniazda w płycie głównej, to jest jeszcze lepiej, możecie się podłączyć do płyty głównej przy pomocy gniazda systemowego, bo jeszcze nie powiedziałem nic o standardach. To jest standard systemowy, którym się wpinamy pod płytę główną, a z kolei jeżeli nie mamy takiego gniazda przy płycie głównej, to jeszcze pozostaje ATX i to podwójny. Tutaj już do niego podłączyłem z tyłu wyjścia od drugiego wentylatora, ponieważ tam standard był tylko i wyłącznie ATX, tylko i wyłącznie systemowy. A systemowy niestety mam tylko jeden, na tylny wentylator, więc te górne muszą być bezpośrednio podłączone pod gniazdo zasilacza, czyli to nie jest standard ATX, tylko to jest standard Molex dokładnie. Sorry, że wam pomyliłem. Ale w każdym razie, okej, mniej więcej. To jest standard Molex, nie mówcie, że to jest ATX, aczkolwiek standard Molex wychodzi z zasilacza ATX. Dobra. W każdym razie musicie obczaić mniej więcej, gdzie w waszym komputerze można puścić kable. W mojej obudowie jest to mniej więcej, kable są wszystkie puszczone tyłem, jest to tak trochę nieharmonicznie, mógłbym rzec. W porównaniu do mojego poprzedniego kompa, tam z obudową z 2004, to tutaj mam już taką nowoczesną obudowę, to jak widzicie wszystko jest po prostu puszczone tyłem. Tutaj jest zamontowany zasilacz i kable od niego wychodzą tutaj tyłem. To jest drugi dysk twardy 1 tera
SSD-ka z przodu widzieliście WD Green. I tutaj właśnie na standardzie Molex są podłączane właśnie tutaj, na tym standardzie jest akurat podłączony już wentylator do przodu, czyli przedni, jak już było od nowości, tutaj nic nie modyfikowałem. Teraz musimy drugi standard Molex znaleźć, a drugi standard Molex jest tutaj. Ja już sobie go wyprowadzę właśnie tym otworem, żeby nie mieć potem problemu z podłączeniem, bo na płycie głównej niestety mam jedno gniazdo systemowe, jak już mówiłem, zajęte właśnie przez ten wiatraczek. I ten Molex wychodzi od podłączenia nagrywarki, która jest tutaj i bardzo szpeci trochę obudowę. I już mam tutaj po prostu wyjście na niego, ale puszczę go za obudową, żeby to po prostu lepiej wyglądało. I kable wychodzące razem od tych dwóch wiatraków również puszczę górą i tyłem, żeby po prostu nie nachodziły, nigdzie nie zwisały, żeby po prostu wszystko ładnie chodziło, nic się nie kurzyło i był równomierny przepływ powietrza. A więc, żeby kable nie zwisały, zamontujemy nasz wentylator tak, kabelek będzie szedł tutaj tyłem, wzdłuż płyty głównej obudowej, czyli wzdłuż tego rogu od środka i tak będzie ok. Dobra, a więc przekręcamy. Mamy na szczęście właśnie te takie gumy, ogumowane rogi, dzięki czemu nasz wiatrak po prostu się nie ślizga, jakbyśmy chcieli ruszać ręką. I wystarczy, że go mocno przyciśniemy i możemy już go przykręcać, więc jedziemy oczywiście na krzyż najpierw, żeby niczego nie powyginać. Wkładamy tak mniej więcej naszą śrubkę do środka, bo te gwinty nie są równomierne za bardzo i po prostu przykręcamy, byle nie pod kątem. Dokładnie w taki sposób. I bardzo mocno, najważniejsze żeby było. W końcu ostrość złapałem. Tutaj robimy dokładnie tak samo. Żadna filozofia. Nawet jeżeli śrubka nam wyjdzie, to po prostu możemy wziąć ją na magnetyczny śrubokręt, jeżeli taki mamy, i po prostu wsadzić do otworu i przykręcić. Oczywiście przytrzymując cały czas wiatrak od dołu, bo on jest cały czas niestabilny, trzyma się tylko jedynie na jednym wkręcie. A jeżeli jest na X, to już się trzyma na dwóch wkrętach i jest równomiernie, możemy przykręcać. Bo się nie rusza, jakbyśmy chcieli go nawet odgiąć. Dobra. Więc teraz możemy w sumie przykręcić go znów na krzyż i tym razem nie musimy tracić czasu na podtrzymywanie, tylko możemy już śrubokręt oburęcznie trzymać, aby po prostu lepiej się ślizgał w rękach. Jakkolwiek by to nie brzmiało, ale po prostu jest szybciej. Bo jedną ręką przytrzymujecie, aby śrubokręt wam nie zjeżdżał ze śrubki, a drugą przykręcacie. Tylko pamiętajcie, nie pod skosem. Mniej więcej w taki sposób. I wiatrak się idealnie trzyma. Nic tu nie lata. Kompletnie. Teraz wam pokażę, jak to będzie wyglądać przy zgaszonym świetle. Jak widzicie, nie dość, że mam obudowę oświetloną, to jeszcze również i zarazem troszeczkę biurko, jak i duży fragment podłogi. Bardzo spoczko to wygląda. No i to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że wam się podobał filmik z dzisiejszego montażu. Jeżeli tak, to zachęcam was, żebyście zostawili łapkę w górę. Bardzo się przyda. I do zobaczenia, do kolejnego odcinka.